Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, przed wami będzie taka dogłębna analiza update'u 1.4, w chwili gdy nagrywaliśmy właśnie tę oto tutaj dogłębną analizę, taką właśnie w spontanicznej formie, to jeszcze zobaczycie, dlatego też jest taka długa, nie było nigdzie mowy o tym, że jest to update 1.4, tylko 1.3.6, także gdy mówimy gdzieś w filmie, o, że to będzie 1.3.6, to wiedzcie, że tak naprawdę będzie to 1.4, ok? Dobra. Link, którym się posługiwaliśmy nie pochodzi jakby od ReLogic, tylko od PC Gaming, e, stąd właśnie ta różnica, a gdy już to nagraliśmy, to Logic wrzuciło na swój kanał film i tam w opisie jest napisane, że to jest Update 1.4, ludziska, hype i lecimy z filmem. Dzień dobry, witamy i ogólnie, e, jak widzicie pewnie po tytule, e, jest to coś dotyczące 1.3.6 i jest to znaczne coś, e, także jesteśmy świeżo jakby, chociaż nie, to wyszło wczoraj z tego co widziałem daty. 9 czerwca. E, chcemy wam mniej więcej omówić ten filmik. Jeszcze tutaj nic nie jest puszczane. Będziemy sobie, tak wiecie, tutaj mamy specjalną strolkę, e, którą będziemy po prostu się posługiwać i e, wspólnie zatrzymywać filmik i mniej więcej omawiać to, co będzie na ekranie, bo jest tutaj sporo nowości, tak? No będzie głównie głębna analiza całego filmu. Jeszcze nikt z nas nie wie co tu się będzie działo. Dokładnie. No i jest to też taka luźna forma, nigdy w ten sposób nie nagrywałem, ale myślę, Taki że... Taki pomysł nagle wyskoczył. Dokładnie, pod wpływem, <laughs> pod wpływem tutaj, wiecie. Spontana, pod, pod, pod wpływem chwili, nawet wiatrak sobie włączyłem, mimo że się ja posy tutaj. No e, dobra, to lecimy. Patrzcie. Dobra, to klikamy tutaj poprzeczny trójkąt, najpierw yy, wiecie ludzisko, obejrzymy to, bo to ma tutaj półtorej minuty, a później będziemy zatrzymywać, bo tak, tak to będziemy się jarali co chwilę czymś, będzie tego za dużo I krzyczeć będziemy. Będziemy tak. krzyczeć. Dobra, ale w sumie możemy krzyczeć. A później będziemy omawiać dogłębni. Dobra. Coś nowego w końcu. Lecimy z tym! Jest nowy soundtrack, jest! O je, pan Króliczek Chmurka! Jest Króliczek Chmurka, jest nowy... Tam jakieś ptaki były. Jak to może jakiś event będzie? No, możliwe. O, podmiana bloczków, proszę jak fajnie. Tam jakiś kwiatek nowy, tutaj y, grzyby z góry. Nowe wagoniki. M mech nowy, wow, taki wow, świecą. O ruchowy. kurde. O, nowy generator postaci. Fajnie, i super to wygląda. Ej, genialny ten interfejs. No. Ogólnie to powiem ci, że o jakaś pustyna skrzynka i Hermes no bomby te, które były zapowiadane i hermesy, nowy wucie... obraz, o! tutaj jakieś, Hacz, wow wulkan. rzucanie, wulkan widzisz, no wulkan faktycznie, ale on tutaj rzuca, znaczy ona rzuca jakąś kulką, co to jest? ej to może golf będzie, Bez... Ta... bestiariusz, o! o jak super. pokemony, pokemony Iż... teraz będą w terrarii, co to jest? Boss blad chyba? Jakiś albo mini boss. Ten Coś pies? Do w Złowienia? Razie. No? Tak jak... mode? Master mode? to jest? Master mode! Wow! 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 Co to jest? Wow! O kurde! Wow! Pisałeś tu? Paski HP bossów dodali? Co to za Oni... Paski HP dodali? Tak jak z moda. No? Ej jakiś Nie... nowy kostium teraz jeszcze? Co Parasol... to jest? Parasolka, którą Parasolka? To... Wiatraczek? Patrz. Wow! Latawce już byłem w sumie, to można Ale było... fajnie wygląda. No. Księżniczka, Coming, jeszcze raz i dalej bez daty, nie? Ach, kurde. Ale jak kozacko to wygląda? Jakieś tu filmy w ogóle i pozbywacki mamy Tak, mi też Dobra, trudno. Unprofessional trochę. Lecimy ludziska jeszcze raz. Obadać, bo tutaj się wszystkim Zatrzymuj, zatrzymuj. Wszystkim. Reaction. Dobra, to na teraz No, może jeszcze chwilkę. Dobra, zatrzymamy sobie. I mamy na pewno odświeżone logo Terrari, tak? Dobrze, dobrze, myślę, bardziej pocieniowane jest. Tak, e... patrz, tam są takie ptaszki tam po prawej stronie. No, ptaszki, taki klucz ptaków dodali. Jest właśnie ten króliczek, o którym, o którym mm -hmm. wspominałeś. E, mamy też tło, ale tło już było pokazywane na pewno w spoilerach, bo pamiętam. Więc, więc tu akurat chyba. Jestem przez... ciekaw, czy, czy to nie jest jakiś isterek, czy, 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 czy to będzie jakiś event z tą chmurką, czy to będzie się pojawiało dosyć sporadycznie, czy, czy często. A może po prostu wiesz, zabijesz królika, leci do jeba i to jest taki symbol, że wiesz, upamiętnienia tego królika. To Boże... Ale nie wiem. Nie no. A możliwe, że to tylko jest teraz pokazane, ale fajnie, gdyby coś takiego było, że wiesz, jest jakaś mała szansa na to, że chmurka się właśnie taka pojawi w czasie gry. Nie no, wiesz co, no, myślę, że tak będzie, nie? Że mała szansa, raczej. Bo taka chmura, jakbyś co chwilę miał jakieś chmury zwierzątka, to by to trochę psuło klimat, moim zdaniem. Bo nie wiem, jak dla Ciebie, ale dla mnie ten króliczek biały to jest taka ikona terrarii, jak dla mnie. Jak dla Pokémon Pikachu, to tutaj jest ten biały tak królik. Tak, ja miałem Ksawirię na, na innym końcu. No, na, na przykład, właśnie. <laughs> ale według mnie ten króliczek bardzo, bardzo jakby się zżył z terrarium. Jak, jak tylko go widzę, to mi się to właśnie kojarzy. Odpalam dalej. E Journey End. No to coś będzie. Koniec podróży? Koniec, yy, tak? Co, coś w tym stylu? No to jest chyba tytuł tego update'u ogólnie. Mam nadzieję, że już nie będzie zaczęło, że, że już nie będzie nic więcej. Dobra. I okay. co tu widzimy na ekranie? Minimapka, patrz. Nie dość, że ma wow! ramkę. Ram, ramka już była pokazana na pewno wcześniej, że będzie mnóstwo nowych ramek. Popatrz. Ale głowy, tak? Tak, mapy tak. na no mapie są pod, podświetlone i popatrz, tam obramówka jest, białe. zobacz, na, map, na minimapce po prawej stronie tam coś się świeci na zielono, też ma obramówkę. Wiesz co, może jak puścimy ten filmik, to to wyjdzie tam za rogu jednak. Tak, też mi się wydaje i zobacz, na minimapce masz to taki plusik i minusik na mapie i też jest na listku narysowany, super to wygląda. Mnie trochę boli fakt, że mi ten tutaj, wiesz, tytuł filmu przysłania pasek. Tego, pasek narzędzi, bo to tak. może mieć znaczenie, ale tak to jeszcze dodam, że widać nowego kwiatka jakiegoś po prawej stronie, takiego żółtego, tego na pewno nie było. I ogólnie nowe kwiatki, takie mniejsze widać też tutaj, ale one raczej były wspominane w spoilerach, to raczej no, yy, to już widzieliśmy. Tak samo odnowione drzewa, grafiki, tak. Jeżeli ja mam się przyczepić, bo ja nie mogę, ten, to ten domek wygląda naprawdę słabo. No, ale tu chcieli bardziej pokazywać to, Ale no. wiesz, ja nie byłbym sobą, gdybym się nie przeczytał. No, musiał się przewalić, nie? Dobra. E, ogólnie to. A, f, też pragnę zwrócić uwagę, nie wiem, czy to zamierzony, ale zobacz, jak ramka mapki się zlewa z tymi drzewami. Tak, to, to, to się... Ale naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. No, dobra. To lecimy dalej. Wyszło za rogu. No, coś tam widać, ale wiesz. Wciąż nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Możliwe, że to jest. To mi przypomina jakąś ikonkę, no ikonkę jakiejś butelki, coś, albo to jakiś... Albo no. butelka, albo to wygląda jak jakiś pecik. No to musi być coś na pewno, no to nie może być npc, tak? Bo mówmy się, że pod minimapką jest guide, a on się nie wyświetla na mapce, chyba właśnie. że... Właśnie. To... Chyba, chyba że... że guide ma taką ikonę. No, ale to nie miałoby no, sensu. Nie, to, no właśnie, nie miałoby sensu. Ale zobacz, guide jest w idealnym miejscu na minimapce, Ym, widzisz drzewa, nie? A guide siedzi w pośród drzew i to jakby się łączyło ze sobą. No. O, tu już będzie coś ciekawego. Popatrz, yy, są jakieś takie zwisające grzyby z sufitu. Zwisające grzyby na linach takich, takie cieniutkie. Tutaj. Myślisz, że to może być jakiś efekt, nie ja wiem, co jakaś dekoracja? Albo, albo właśnie, żeby się bujało? Wcześniej. Okej, okay, to mamy odnowiony trochę biom grzybowy, to co powiedział Zoku, czyli mamy jakieś poprzyczepione grzyby z sufitu, jakieś takie lampki. Ciekaw jestem właśnie, czy to jest jakby de dekoracja, że to, że to po prostu zwisa i świeci. Bo wiecie, no, y, masz mamy po prostu się świeci. Nie? Zwisa i śmierdzi. I świeci. <grym> no. No, ale są też takie podobne lampy, wiesz, w terrarii, tylko że one są na określonej długości, nie, jak, jak to lampa i no, Tak, ale lantern. są malutkie. A tutaj są na różnych, jakby e, tych różnej długości są teliny i też grzyby są różnego rodzaju. Więc to raczej tak, jest... tak. Taka kapelusze są inne. Tak, no, więc to raczej jest generowane losowo, tak. Pewnie to jest jakiś po prostu efekt, żeby te jakby jaskinie grzybowe nie były takie puste. Nie, no akurat wiesz co tutaj chyba za dużo do pokazania nie ma. No. To tu, tu, tylko te zwisające grzybki. Tutaj mamy. To e... jest cudowne. Zobacz ten wagonik. Normalnie, jakbyś. To nie jest wagonik, właśnie. Właśnie, to, to się wygląda skup... jak ten, no? Ty się skupiłeś na wagoniku, a mi tu bardziej wiesz. Mech tutaj przyciąga uwagę. No to Ty zaraz powiesz, o Mechu, ale popatrz na to. On, postać, która siedzi w tym wagoniku, to nawet nie wygląda jak wagonik. To wygląda wręcz jak, jak lokomotywa, tak? Która właśnie ciągnie wagoniki. Zobaczcie. No. Puszcza się z niej dym i widać ewidentnie na kołach, że jest tam mechanizm, który jakby. No, napędza tą całą lokomotywę, i widać, jakby tam był jakiś mały piecyk, który przepala węgiel. No, bo wiecie, takie lokomotywy kiedyś istniały. Ale może po prostu to jest dekoracja, tak, to Terari bywa i, i nie będzie nic pobierało, tylko po prostu to będzie jakiś rodzaj wagonika, który będzie sam się napędzał albo coś. Nie, nie tak. sposób po prostu. Ja teraz pragnę powiedzieć, bo jak ty mówiłeś o, o wagoniku, to ja się skupię na innej rzeczy. Otóż mamy ten mech niebieski, tak? No tak. A zobacz, co gracz trzyma w ręce. A. O co to jest? To jest właśnie ten, ten mech, bo mos to jest mech, nie? Xenon Mos. I ciekawe co to znaczy A, to Xenon. Bo... Nie, bo ja nie zauważyłem Zinon. nazwy, wiesz? No właśnie, ja tutaj tak no ledwo ten widzę. napis! Przez ten no napis! No dokładnie, też mam przysłonięte. Ale widzimy, że Xenon Mos, czyli mos, be, mos, mech będzie można rozsiewać w jakiś sposób. To jest, zauważmy <kuh> też, że to jest zwykła jaskinia, to nie jest nic nowego, to jest zwykła jaskinia, zwykły biom. Czyli troszkę pozmieniają graficznie. No szkoda, że to jednak są... Mam nadzieję, że ten mech będzie do czegoś służył, na przykład jakiś proszek do mikstur albo coś. Nie wiem, do broni. Fajnie by było. Albo może też służyć jako jakaś, nie wiem, nowa farba czy coś. Dobra, czyli tutaj lokomotywa i był mech, tak? Tak, i to będą kolejne mechy. Mechy. Roboty. No właśnie, też mi się tak... Z... A, to lokomotywa plus mech? A, i w sumie pasuje tak tematycznie, nie? No, w sumie. Dobra. Chociaż ja to się powinno czytać mech, mimo wszystko, mech. nie? Mek. Mech. <noise> O! Zobacz, jak to fajnie pracuje, ta lo lokomotywa, ta kółka. A tu Bardzo znowu kolejna, kolejna jest, czyli będziemy, dostaniemy wiele, wiele nowych y Ale... wagoników. Ale? Ja, ja muszę powiedzieć, no ten zielony mech to jest jednak coś najlepszego na świecie. Zielony mech, a zobacz, w ręce jest to, to nazwane krypton mos. Między... Czekaj, przewiń troszkę, bo ja mam zmieszane obabiomy i źle, źle widzę. To czekaj, to może puszczę do przodu. O, o, dobrze, już <laughs> widzę wszystko. No. No to zobaczmy, eee, on trzyma tutaj, jest przebrany, to jest jakiś kostium żółwia chyba? Albo jakiś nowy Też kostium? Też mi się tak wydaje, coś nowego. Mnie się wydaje, że ten update prowadzi coś z tymi mechami, że coś się z nimi będzie jednak robić, no bo po co jakieś nazwy typu Xenon, Krypton, po co to? Jak mogliby po prostu e, Blue Moss, e, nie wiem, Green Moss nazwać, po co jakieś no. takie egzotyczne nazwy? Z pewnością w jakiś sposób będzie się dało to pozyskać i i użyć tego, ale nie wiem, właśnie, czy to jest generowane samo w jaskini, czy, czy to jest po prostu skądś pozyskane, skądś indziej i po prostu ten gracz sobie to tutaj umiejscowił, żeby nie były jasne. Wiesz, co? Jedno jest pewne. Jeśli już ten mech będzie spotykany, to na pewno będzie to przed hard modem. bo wydaje mi się, że nie bez powodu wiesz, gracz tutaj ma ekwipunek wyłącznie taki, właśnie słaby. Ma jakiś, wcześniej też był jakiś, jakąś różdżkę, ma. emeraldową e, różdżkę Tak, no więc wydaje A. mi się, że. Tak, tak. Właśnie, może, może to z mechu będzie się teraz robiło różdżki. Ale zauważ tak. też, ten gracz ma bufa pewnego i to się wiąże z tego wagonikiem. Co to tam po prawej stronie jest? Widzisz takie? Aha, to przejście między tymi, dobra. Tak, to jest ten różowy biom. To też bardzo ładnie wygląda. I powiem Ci, że oświetlenie tego mechu jest intensywne, bardzo intensywne. Po prostu wszystko widać. Tutaj mamy znowu jakąś nową zbroję bądź ubranie. No sam ma zobacz. Znaczy. Albo, no, taki Marian, ale też. A, a może też tak być, że to jest taki bardziej Dioboł, takie uszy takie ma jakieś. A rogi, możliwe, no, rogi, no. Coś w tym stylu, bo patrz na przykład ten wagonik też jest taki diabelski. No, diabelski ty masz rację. Może być. No i oczywiście. I zobacz, e, on też jakiegoś pecika ma. Gdzie? E, no, w wigonkach. O, no faktycznie, impa takiego. Takiego jakby nowy pet. To może za chwilę przyleci, jak, jak puścimy filmik, no, ale. Ewidentnie na, ma na tym ekranie go nie widać. Na pewno jest, wiesz, Argon. Argon -mos, czyli mamy Xenon KryptonMos Krypton -mos i Argon Moss. I zauważ też, że w trzecim slocie, jak w porunku, ma jakieś ciasto dziwne. Przecież tak to wygląda. No Ewidentnie to wygląda jak ukrojone kawałek ciasta. Tak, faktycznie, puściłem Zobacz. Na, na, na chwilę puściłem i. No, no powiedz, że to, czy... to wygląda jak jakieś kosmiczne kawałek ciasta z jakąś, yy, nie wiem, malinką. No, coś takiego. No, nie? No, podobne takie jakieś. Ciekawe, co to może być. Nie kurczę ciekawi, czy będą jakieś nowe zbrojki przetarmołdowe, na przykład na Samonera. To by było super, bo patrz, ma Impa, to może wiesz, przywołuję sobie Impę, Jakąś tam zbrojka cykcyk, cyk, bo zapowiadali, że rozwiną Samonera. Wiesz co? Według mnie to troszkę zbyt uroczy stworek jakby na wojownika. Mi się wydaje, że to jest bardziej Pet. Taki po prostu Pet. No, Chociaż kto wie? No zobaczymy, zobaczymy też, czy. Ej, jest chyba tam, idzie, nadciąga, zobacz. Ha, jest, leci, jest, leci. jest, jest. To jest, jest pet, tak. To, tak. Jest, to musi być pet. To, to bo pet. walczące mobki, one jakby latają za tobą, nie? Tak, skaczą i no się tak, znaczy, o wiele szybciej. A te pety to nadlatują tak szybko, szybko, mhm. jakby jak jakiś tam wyjdziesz im poza ekran i tak dalej. Dobra. To są różnice między atakującym, a nie atakującym petem. No to tutaj mamy oczywiście zbliżone już bardziej do wersji chyba konsolowych i mobilnych y, menu wyboru postaci, w sensie wyglądu, dopasowywania. No, i takie. Szczer... No cały interfejs jest przerobiony. Szczerze to przyzwyczaiłem się do starego, ale patrząc na to, że stare to były tylko napisy, tak w zasadzie, to myślę, że i tak zmiana na plus, nie? Mi się wydaje, że właśnie jakby system jakby ikonkowy jest dużo bardziej do ogarnięcia. W sensie taki, jak to powiedzieć ładnie. Um... No, taki bardziej. Intuicyjny, o, taki jest bardziej intuicyjny niż takie napisy właśnie. No Milszy dla oka na pewno, ale też funkcjonalny. Zobacz, że pod paskami da się w szesnastkowym napisać barwę. Mm -hmm, Czyli nie trzeba będzie suwaczkami się na, wiesz, na, na wyczucie bawić. Jak ktoś chce na przykład robić sobie pierdyliard takich samych postaci i o takim samym kolorze. Tutaj mamy nawet takiego pana. E <śmiech> <śmiech> wcale nie. No właśnie, tylko można, można wpisać sobie kon konkretną barwę i się cieszyć, więc. Spoko. To jest bardzo fajna opcja. Mi się, mhm, ta, ta, ten da, yy, ta kostka na pewno właśnie oznacza, że losowe. Skopiuj w klej. To, to wcześniej tak, to skopiuj w klej, na pewno, zdecydowanie. Dobra, to puszczam dalej. Czy się słońce zmieniło? Nie, chyba się nie zmieniło. Nie, jest tak samo wszystko, nic więcej jakoś większych zmian na ekranie zauważyłem. to <laughs> no wiesz, nie chcę się też doszukiwać na siłę. Jest okej, okay. jak yy, było. Fryzury, ciekawe czy będzie ich więcej do wyboru. O Jezu, ja bym oddał wszystko, jakby jeszcze dali, tak nie, z, z 30 fryzur przynajmniej. Bo... Fryzurów. Fryzurów, no bo kurde, nie żeby fryzura się. sobie wybrać. Nie oszukujmy się, większość fryzur dla mnie przynajmniej jest taka no średniej jakości. Ja używam praktycznie cały czas tej samej. Więc no, mogliby coś dodać. No w w wiesz, na przykład na, na czwartym slocie jest rejkowadło, czemu nie? Można. <laughs> <laughs> no, te, te fryzury to jednak. Czasami pozostawiają do, do życzenia. No jeżeli właśnie, to, to, to jest kwestia tego, że jeżeli już ten fryzur używa, to tylko dla beki, nie dlatego, że postać fajnie wygląda, tylko do jajno. Albo <grym> dlatego, że już po prostu zagrałeś pierdyliard gier jedną fryzurą i po prostu bierzesz już te inne, bo tak. No tutaj mamy y, też w, st styl do wyboru, więc nie, nie trzeba zgadywać, który jest który. Aha, u góry jest postać, dobra, to gadam głupoty. Jest, jest, tak. No to widzisz wszystko, A dobra. myślałem, że, że widzisz. No nie, właśnie ślepy jestem czasami, dobra, dobra. Zapędziłem się, nic nie mówiłem, nic nie mówiłem, ludziska. Randomize, klika, tutaj mu się wszystko randomizuje, widzę. E, i więcej nie pokazali. O, proszę bardzo, ej, cudowny, bardzo mi się podoba jakby, jak, jak zrobili ikonki świata, wielkości światów, widzisz, to takie bańki, nie, w środku ze światem, mm -hmm, w środku, mm -hmm. bardzo fajnie to wygląda. Mnie się bardziej podoba, że jak na przykład wybierasz sobie Crimson, to ten króliczek jest tam mro mroczny taki i taki crimsonowawy, może to tu będzie pokazane, bo to już, ta kwestia akurat była w spoilerach już pokazywana. Zobacz, jak się, jak zmieniasz te opcje, to ten króliczek tam, ta ikonka się na zmienia. Na ekspercie jest taki. Zobacz, tak, taki Blood Moonowy się zrobił, tak. nie? Tak, mm -hmm. No i patrz, teraz na przykład Crimson wybiera, i masz tam gdzieś po lewej stronie. Ty też możesz przesuwać, dobra. Widzisz, widzisz menu? Tak, widzę menu z dobra, ekspertem. No i to tutaj tło, tło, przede wszystkim tło. Zobaczcie. Uuu jakieś skaliste. Zobacz, tak, tam tak, jakby tak. Góry, góry wypływa rzeka, nie? Góry, Wisła, tam jest wszystko. Tak. No. Nie wchodź dwa razy do tej samej rzeki. No, kijem Wisły nie zawrócisz te sprawy. Ej, ale to wygląda epicko, ten background. A tutaj mamy oazę, o której No właśnie to, co miałem mówić. E, no. Zobacz, jest jakaś kaczka. kaczka. Czarna rodzaj... taka kaczka. Tak. E, A możli możliwe, że to jest właśnie ten, e, jak to się mówi, ten e, łabądź czarny, nie? Ten taki brzydkie kaczątko czy coś takiego. Ja zauważyłem, ja że, że ty się właśnie skupiasz na takich rzeczach, typu otoczenie, jakieś tam wagoniki i tak dalej, a ja moją uwagę przy, przykuwałem takie szczególiki i ja teraz patrzę do ekwipunku Storm Spear, nowy jakiś rodzaj broni, nowy, mhm. nowa włócznia. I chyba na pierwszym slotie też jest coś nowego, ale dokładnie nie widzę. Tak, nie to, to jest ewidentnie nowy kill. Off. kill off? Tak, to jest kill off, ale jest ewidentnie nowy, bo ja nie widziałem nic takiego. Być może stworzyli, on, on wygląda troszeczkę, jakby był zrobiony z tego z bursztynu. Tego, co się wykopuje wiesz, mhm. z mrówkowego biomu i się go w nie, torze przemienia. A coś jeszcze nowego w tym pasku widzisz? Niespecjalnie, a... nie, czekaj, jest bomba. w slocie jakaś bomba nowa. A to ona była chyba, że to? to nie to... jest ta bomba, co właśnie w Tak, tak, tak. tak. No, dobra. Ja właśnie chciałem też zwrócić uwagę na to, zobacz, yy, palmy są kompletnie inne, całkowicie inna tekstura palm jest. Takie szorstkie. Może tak. To jest po prostu odpowiednik od tej oazy palmy, a na oceanie tak, tak. będą te, te stare. Możliwe, że masz rację. I też tam były pałki wodne w Oazie, nie wiem czy widziałeś. To, no, myślę, że to są akurat kwestie, które już były omawiane w spoilerach, więc ludzie wydaje mi się, że, że są na bieżąco, ale no warto zwrócić też uwagę, nie? jak ktoś nie śledzi spoilerów. Też można powiedzieć o ramce nowej od minimapy. Szkoda, że na serduszka wchodzi, będzie mnie to denerwowało, moją, no. moją wrażliwość estetyczną. Tak samo e, można też zauważyć na przykład kamień zmieniony tam po lewej Tak, stronie. ten kameczek, dokładnie przed wejściem, też miałem na niego zwrócić uwagę. On troszeczkę wygląda jak. Jak, jak rajhorn, spokojnie. Taki, taki schowany. Siedzi tam ryjem, zagląda. Tam jest jakaś kulka. Kaktusowa taka. I obok tego są, nie wiem, oczy? Co to jest? Może jakiś też, jakiś mech albo coś tego rodzaju. Skarabomb są używane, też widzimy. ale zauważ, że pochodnie wyglądają troszeczkę inaczej, jakby miały, miały złotą rączkę. Może taką bardziej kościstą? Może no, to. coś tych, coś jest. Czekaj, czekaj, bo mi pies, słyszysz, nie? Pies to... mi. No pies mi, ja, ja na chwilkę. O pies mi. Muszę oh, zostawić w nagranie, bo pies mi. Wiesz co, ja, by, ja bym się nie nastawiał. Wydaje mi się, że to jest tak jak w jaskiniach, po prostu są jakieś czaszki. Jakaś ryżut. pierdoła, no tak. pierwsze pierwszy po prostu mieć. No, no, no tak, nowość. Tak samo. Ale wiesz co patrz, nie wiem czy u góry też to widzisz. Jest nowa skrzynka, to po pierwsze to już każdy chyba zauważył. Nie, nie widzę chyba tego, co musiał się przewinąć. Ile masz sekund? 027. Ja mam 29. Sekund. Co jest? Taki synk. O, dobra, 27, o. Mam 27. Zaraz. Dobra, to jest skrzynka, tak? Widzisz skrzynkę pustynną? Nie. Nie. U góry. Czekaj, o, teraz widzę. Dobra. O, i od razu nowy obraz odkryłeś. Tak, faktycznie jest nowy obraz. Dobra, Ej, jest, on przedstawia jakby jakieś um... góry. No pustynną. Góry, coś, coś. Kanion jakiś bym bardziej powiedział, coś takiego. Czekaj, bo ja chciałem odnieść się, czy to jest kamień ametystu, czy to jest kamień ametystu pomieszany z emeraldem? bo nie wiem czy. Gdzie? Się... No pod tym obrazem. Ale na pewno nowa skrzynka jest i za chwilę nawet postać tam pójdzie, więc możemy to puścić już, nie? Mhm. Dobra. An, an, Andrew Spinks. Okay, tak się dobra. nazywa chyba obraz. 031. Dobra, widzę. Andrew Spinks, faktycznie. No, A on nie był Spinks? Jakoś... Nie, Sphinx. Sphinx A, to jest gra słowna, że wie, że Sphinx w norma... No, że Sphinx, że ten z Egiptu Taki, Tak. ten bez nocha I Andrew, yy, on się nazywa Sphinx, sp ale pisane przez S-P-I-N-K-S Gra słów Tak, dokładnie, prostu. Takie, takie, taki żart ze strony twój. Popatrz, ee, pierwszy slot w skrzynce Czekaj, czekaj, bo, bo ty jesteś do przodu e, no, mam, mam <laughs> Popatrz, pierwszy slot w skrzynce Fujarka nowe. jakaś, to bardzo, wygląda jak bardzo dodają to Bardzo dodają do bardzo dodają. To ewidentnie mi wygląda jak flet. Zobacz, lewa strona końcówka jest zakoń zakończona takim zejściem, troszeczkę chudszym, tak jak właśnie we fletach jest, żeby móc sobie wsadzić do dzioba. To jest flet. Pytanie, czy po prostu będzie się grało i będzie to element taki, że żeby sobie umilić grę jak w Starboundzie, czy będzie klasa bardo. Nie, no nie zrobią klasy bardo raczej, by więcej pokazali, ale byłoby ciekawiej. I później są buty. Zgaduję, że to jest odpowiednik pustynny Hermesów. Her Hermesów, ale być może będzie posiadał jakieś dodatkowe opcje, tak żeby ludzie chętniej Chodzili jednak do pustynnych cave'ów, albo I... miały inne partikle, jakie wiesz, piaskowe. To co mi się nie podoba, to nowa grafika gwiazdy. Zobacz w amunicji, gwiazdki są. To jest chyba nowa grafika. Nie, nie? jest taka sama. Jak! Ewidentnie jest... jest taka sama. Jak? W... No tak. Wydaje mi się, że jest bardziej taka pomarańczowa w normalnej terce a tu jest taka żółta wydaje, do... wydaje mi się, że trochę doszykujesz okej, okay, okej, okay, to może się za bardzo doszykujesz skupmy się na takich bardziej oczywistych rzeczach po pierwsze, mamy oczywiście menu wybierania emotikonek, czyli to co już nawet w Overholu mamy w pewien sposób, tylko że tutaj będziemy wyrażać emocje tak jak NPC-ty to jest fajne, w chmurkach takich czyli e, otwierasz skrzynkę, widzisz po raz kolejny e, tą butelkę w chmurce, chmurkę w butelce i mówisz emotką, e znowu do dupy no coś w tym stylu o, <laughs> obok mamy, zauważ, e, jakąś książkę nie wiadomo, co ona oznacza. Jakiś taki, nie wiem, obraz. Być się wydaje, że to może być ten bestiariusz cały. O, no tak, tak, dobrze, dobrze kombinujesz. A u góry yy, nad amunicją i końcami... Właśnie, co to jest? Hmm. No, właśnie, co to jest? Dobre pytanie. Nie, nie mam pojęcia, to wygląda jak jakiś mroczny pac który leci do góry. A powiedz, ja nie jestem czasami zagłośny, jak coś mówię. Nie, jest okej. Okay. Dobra, dobra. No... Też mnie to ciekawi. Chociaż może to być na przykład ikonka biomu. Chociaż nie, to by nie miało sensu jakby to była ikonka biomu. Nie mam pojęcia Też co to jest. Też mnie zastanawia, zobacz obok kilofu. mamy jakieś dwie nowe... znaczy li linijka Taktycznie. jest, ale jest jakaś nowa ikonka tam. Ta, pomiędzy slotem... Jest kłódka i jest na dole taka brązowa kropka i pomiędzy tym jest taka zielona z brązowym jakby dirtem. No, to może klocki się tam będzie wybił. Albo słuchaj, ekwipunek do klocków tylko. O! Ej, to by było dobre, bardzo dobre. Dla budowniczy. <laughs> No, no dla mnie najlepiej. No, dobra. Popatrz, jest nowy, właśnie ten obrazek jakby, przedstawiający Sfinksa w Egipcie, który ma na głowie jakąś, nie wiem, no, trawę. Andrew Sphinx, grasłowna. I zauważ, że są antliony małe. Nie było mm. takich małych też, nie? Nie, nie było małych. Nie było małych, dobra. To są chargery, a to wygląda. Jak ja, jak ja też mały. Nie, nie chcę robić półgodzinnego filmu z tego, wiesz? A na to się zapowiada. <laughs> Nieważne. Nie no, Maciemy dalej. dobrze przeanalizowany no. film. Tak. O, używa tej dzidy nowej, zobacz. I tryska takim elektrycznym. Desert Torch, popatrz. Desert Torch. De tak, desert Torch, to już torcze, wiemy, jak się nazywałem, że to są pustynne. Pewnie ze skamielin się robi, tak zgaduję. Jestem ciekaw, skąd on właśnie on posiada tę włócznię całą. Czy ona też jest w skrzynkach z tego biomu, czy, czy ją się jakoś robi z bursztynu, może? Żeby było więcej mhm. zastosowań dla bursztynu, bo jest bardzo mało. No, kurczę, ja się boję, że, że znowu będzie to próba kokrzenia wojownika. Za bardzo trochę. Ale popatrz, ta broń nie zadaje kompletnie obrażeń. Mi się wydaje, że to jest bardzo early-gameowa broń. Taka, taka, coś jak yy, w te... Coś jak włócznia z Fire Spark. Fire Spark bardziej. Ta, taki. Tak, tak, tak. No. No. Tak samo jak włócznia, y, którą znajdujesz w tych, y, wywodnych skrzynkach po oceanie. Coś w tym stylu. Dobra, tu mamy. O! To, wow. jest, to jest ciekawe. Ogólnie był przedstawiony już NPC nowy. Ktoś tam mówił, że to będzie Drwal, ale to ogólnie jest golfista, i to zostało już dawno potwierdzone. I teraz mamy kolejne potwierdzenie tego, czyli będziemy mogli grać w golfa. I tutaj widzimy, nie wiem czy to jest Sengs, czy to jest Jorizor. W każdym razie, chyba Jorizor jednak. Widzimy, że to jest flaga po lewej stronie, i w ogóle nowe bloczki, albo przynajmniej zastosowania młotkowe do tych bloczków, widzisz? Na dachu. Mm, ogólnie, widzę. Ogólnie nowe bloczki, jakieś drewno... A czy. Nie, chyba nie są. A czy nie wiem, możliwe, że coś się zmienione, Takie bo belki. to jest. No, to, to tak jak wygląda. Coś nowego. Popatrz na ekwipunek. Mamy tutaj jakby cztery rodzaje kijów golfowych, później jest gwizdek, jest biała kulka, o dziwo, bo w golfie zazwyczaj są białe. I jest jakby podparcie na tą, na tą piłeczkę, bo tam w golfa mm -hmm. trochę grałem kiedyś, no. więc wiem o co chodzi. O, śwali <laughs> Nie no, mini golfa to chyba każdy grał. <laughs> Ale zobacz, jak fajnie wygląda interfejs, jakby wybierania siły uderzenia w piłkę. Mhm. Teraz jest u mnie na przykład zatrzymane. Tylko, wiesz co, ciekawe czy oni będą szli też na przykład z broniami po coś takiego, czy wiesz, ograniczą się tylko do golfa, bo jak na przykład będziesz mógł, jak w overholu, bardziej się zamachnąć, to ja nie wiem, czy to będzie dobra decyzja z ich strony, w sensie... Nie wiem, to by dużo pan, zmieniało. Nie, nie podejmą czegoś takiego, to raczej to się do golfa tylko odnosi. Też myślę, ja że to minigierka po prostu. Nie przedłużając, o. tutaj y, zamachnęła się jakoś w połowie siły i leci to, leci... Piłeczka. Y, widzimy, że piłeczka działa również z mechanizmami, z... Y, mi, są taśmą. Black Belt, jak to było? No dobra, z bo niech będzie taśma. E, I też, taka taśma co w sklepach na przykład wam, wiecie, przesuwa produkty I, i też to, to co zauważyłeś, wulkan. Zauważy... Właśnie. E, nowe jakieś wulkaniczne wole, które można stawiać, czyli nie tylko w kejwach będą występowały. I popatrz na to, że tam jest lawa, czy ta lawa jest jakby m, też e, elementem wola? Że, że jest jakby w ścianie? Czy będzie nas ranić, czy to się rozlewa tak jak normalna lawa? E, kurczę, jakby taki wulkan się generował w Terrarii. Właśnie nie jestem pewny, czy to jest stworzone samo z siebie, czy to gracz zrobił? Raczej to wygląda jak coś zrobione przez gracza. jednak. Też mi się wydaje. No to. Raczej nie ma chyba zachwytów. Tam widzimy znowu ten nowy kwiatek i dajmy tej piłerce wpaść do dołka. Drzewo z jabłkami. Wow! Ile razy ja robiłem drzewo, na którym dawałem jakąś bombkę i kolorowałem ją na czerwono, żeby imitowało jabłko. Ten, dynie się dawało. I Też, dokładnie, tak, tak, dynie tak. nie się dawało, tam widzimy jeszcze jakieś nowe tuje, albo no, jakieś tam iglaki. Jak, no, jakieś iglaki na tym I, iglaki tego. Są. E, I zauważ, że jak piłka trafiła oczywiście do dołka, to mamy punkty, czyli będą się będzie jakiś mechanizm z tym związany. I to jest Lila chyba, to, nie wiem co to za twórczyni, nie znała, a może to, to się, po prostu się tak postać nazwała. Bestiariusz, przechodzimy do bestiariusza. Masz? Wow! Dokładnie widzę to. To jest ludziska. Super, ale bardzo, bardzo mi się kojarzy nie tylko Overhaulem. z... Oczywiście z Nie właśnie nie z Overholem. Nie, nie? Ty nie tylko z Pokemonami, ale bardzo mi się kojarzy z Kriom, gdzie też się chyba miało taki bestiariusz. Mi się wydaje. Albo no wiesz. w Starboundzie, w Starboundzie też tak było, że się miało te istotki tam. się kolekcjonowało. No. Wiesz, dla mnie jakby bestiariusz w grach od dawien dawna już jest jakby normalną rzeczą i naprawdę się dziwię, dlaczego w Terrarii tego tak długo nie ma. Super, nie bo było. nowa. E, może za to achievement będzie, może jakieś nagrody od kogoś. Moim zdaniem naprawdę spoko sprawa będzie niby takie, taka głupota, pewnie większość graczy to będzie omijać, ale jednak takie rzeczy moim zdaniem cieszą. A będzie można patrzeć też, sprawdzić, ile kto ma obrażeń zdrowia, ile kto daje Właśnie. monet. Słuchaj, Chciałem powiedzieć. Może że... dropy będą też wyświetlane. Że właśnie z jakby mm, z doświadczeniem zabijania potworków będzie szacowana tam procentowość no to, ile wypada z niego monet. No zobacz, ja na przykład mam teraz szkieleta. No tak, I... też widzę, widzę, widzę. Kto potrzebuje mózgu, albo skóry, albo nawet gałek ocznych. <laughs> Fajnie właśnie, bo jest lekka historyjka o potworkach. A teraz skupmy się, czy są jakieś nowe istotki. Wydaje mi się, że obok slajma pustynnego coś jest nowego. Jakiś robaczek. Tak, jest robak i coś jeszcze tutaj jest? Nie wydaje mi się, chociaż widzę, że szkielet, obok szkieleta na dole, na samym dole zobacz. No. 446. Jest jakiś kosmiczny zombie? Był chyba w Halloween, w Halloween chyba, wiesz, to są halloweenowe. Serio? nie ich nigdy nie widziałem. Mnie się wydaje, że, no, no nie wiem, albo, albo dodali nowe, tak samo ten 448. Tak, właśnie, to jest top hat, jakby, nie? Może to jest nowy, nowa grafika pana młodego po prostu. Tak, też mi się wydaje, że tak jest, bo ma brodę i mhm. kompletnie inaczej wygląda. Dobra, to pospieszymy trochę. Mamy też filtry do bestiariusza i patrzcie, ile ikonek, pilary mamy tutaj, widzimy od. Y, możemy posegregować sobie biomami, możemy posegregować sobie chyba eventami. No, zobacz na dole, szczególnie te, te, dwie, te, te dwa muny, jak świetnie A muny. wyglądają. No. no muny, zobacz, jak świetnie wyglądają. E, pogodą też można po... Wulkan tam jest jeszcze jakiś. Albo góra. Meteoryty? Tego typu rzeczy Bladmund wybiera. O tam ten nowy boss, który będzie pokazany i jakieś latające oko i Goblin Shark, który już był pokazywany. Jednak nie będzie nowa grafika gruma, bo tu jest grum, nie? I jeszcze pragnąłbym, żebyś zauważył, to co w tle jest w grze. O, zobacz, właśnie. po lewej stronie jest zamek z piasku. Zamek z piasku, oczywiście, nowe jakieś tam kwiatki, te gwiazdy. A po prawej jakaś... stronie jest jakby jakaś, mm, nie wiem, jakaś peleryna nowa. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Taż korona na, na trochę tym manekinie. Korona trochę inaczej wygląda, albo to jest tak. cza czapka pobrudzona, nie wiem, chyba jednak czapka. No to ładnie. Patelnia naprawdę. na głowie, coś takiego. Na, a Domek tragiczny, jak zawsze. <noise> I tam chyba skamieliny są nawet w tym, obok tak, pod, są. pod domkiem jakieś. Jest jakaś tam ruda, nie wiem, co to jest w sumie. I patrz, są, są faktycznie szanse na dropy po kolei, zarombiste. O, fajnie. Zarombiste. Nie trzeba będzie na Wiki wchodzić. E, pewnie i tak będzie, będzie każdy wchodził, ale fajnie, że to jest w grze. Na pewno się przyda. Zauważ, 5 nowych mobów 6 nowych mobów 128 jakiś taki kurczę, nie wiem, uzbrojony Melfork, coś takiego. 130 meduza. Meduza. Czy meduza? Ośmiornica z oczami. Nie, to, to nie jest ośmiornica, to jest squid. To jest squid, e, kałamarnica. kałamarnica kałam, no, masz rację. Kałamarnica przeklęta. 131 to wygląda jak jakiś węgorz taki. Kusza. To wygląda strasznie. W głębinach takich, nie? Tak. Może no? głębiny dodadzą. Nie kurde, depsy były super. No. 136 mamy rybę oczną. Fajne, fajne. Ja chyba gdzieś widziałem jako peta albo jako rybę o anglera, wiesz? E, tak, tak, dobrze mówisz. Jest ryba taka podobna. Jest bardzo raz. podobna, tak mi się uh -huh. przynajmniej wydaje. Goblin Shark był pokazywany, wyskakuje ryjem z wody i pluje. On <laughs> jest śmieszny w ogóle. Animacja i 138 nowy mini-boss. Dziurka na klucz, tak zwany. Dobra. I Co mamy, tu tego, zauważyć? mamy tego mini-bossa. Ja widzę już jakieś nowe. Chamcaster! Co to ma? To jest chyba przewoźwaczka tego bossa. Zobaczmy w ogóle pasek. Crade zimowy. Iron Crade zimowy, chyba. Faktycznie. Adamanty to Repeal, czyli to będzie hard mouldowy boss, słuchaj. Mm, czy znaczy mini, bo mini boss ma bo te... nie, nie ma paska, tak. to jest mini boss raczej. To jest mini boss, ale pewnie można go tylko. W... Nie wiem, właśnie. Czy to po hard modzie będzie można dopiero, czy, czy, czy przed hard Jest synchronizacja, ale mam gwiazdkę taką, no animację spadania gwiazdki. Z, takim, z taką poświatą fioletową po prawej. Mm, nie widzę, ale ja widzę na swoim ekranie jedną rzecz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale gość, który gra z tym, tym graczem pierwszym, nazywa się Robert, i Drog obok jego zdrowia jest jego twarzyczka yy, też z obramką. No? Faktycznie, czyli jak bardzo jest oddalony od nas gracz? To w się sensie w, w jaką stronę będzie oddalony. Yy, mamy też nowe buffy jakieś. Na pewno jest ten taki jakiś bat ochronny Wyskoczył, ten pierwszy, wyskoczył właśnie, patrz, znaczy nie wiem czy ty masz, ale wyskoczył u mnie Taki i atakuje, biały No tak, atakuje właśnie tego mini minibosa Mamy nowe, koniczynki na pewno nie było z buffów Tak, tak e, i, No drugie można się spodziewać, że to jest well fed A trzecie to nie wiem, to jest coś chyba Trzecie też jest coś nowego, być może to jest jakiś e, buff na łowień, nie mam pojęcia to Wygląda jak rybka zielona a chamcaster to raczej będzie przewojewaczka, ale zobaczymy. Hmm. No i oczywiście. Albo jakaś wędka, nie wiem. <laughs> I oczywiście jakieś nowe pale tutaj, są platformy, coś takiego. Wiesz co? Ten chamcaster to chyba jest wędka, bo on może mieć dużo baitów po prostu. A no? Nie mam pojęcia. Masz rację. Być może, może, być może tak Chumcaster. jest. Masz rację, do dobrze pomyślałeś. No ale też jako przewojewaczka Kwishon, jak nie? Coś takiego. Tak, tak. Dobra, puszczam tutaj. Master, Master mode. mode. Master Mode o To kurde. jest. Brawa, pokczam po prostu. Master Mario! Wow! Co ty, co, co, co masz? Yy, coś wykryłeś nowego? No nie wiem, ten budyneczek jaki świetnie wygląda, bardzo mi się podoba. To Czy... Wygląda jak mini dungeon. Pa, popatrz, tam jest yy, ten. Skrzynek, yy, jak to się mówi? Nie skrzynek. Ale skrzynek ten... też jest taki, taki tak. z oką, okiem. Z okiem. A obok dokładnie tego oka zobacz, jest wieszak z czapką klofiera, która śmiesznie pachnie, a obok tego jest ten. Yy, ta, ta głowa z czego Z ona... Jak ona się nazywa? Z no, tego drewna. Spoki, no to mówię, spoki uda. No, no dokładnie. Mamy też jakieś, ten, jakieś też oko, oko na skrzynce, oko. Dobra, y, skupmy się na tym Master Modezie. Jest jakiś pasek zdrowia, widzimy. E, pewnie będzie ogólnie, bo sobie mo mogą być ulepszeni. I to, co mnie ciekawi, to zobacz, co on trzyma w ręce. Jeśli to jest odpowiednik z boła y, moldowego, to ten Itero Wars to szans nie ma. Zobacz, lecisz z góry, widzisz? Tak, to jest ewidentnie to. To jest ewidentnie broń yy, bazowana na, tym, na tej broni. Też y, drugie, to pewnie druga broń w ekwipunku, to jest prawdopodobnie... Wygląda yy, jak Bat-Scepter tak. tak bardzo. Znaczy, to jest to, co wcześniej mówiliśmy, te Baty takie, co, co przezywa tak. chyba. To, jest to możliwe, ten. że to jest to. Ja muszę, muszę tutaj przerwać, zobacz to jest w czwartym -y, slocie. Hamburgery! Hamburgery! No, ej, to dali z modów! Hamburgery, się. Tam jakiś nowy chandelier, no dekoracje ogólnie, kraty, no bloki kurczę, co tu. No chyba, chyba najbardziej intrygująca jest ta skrzynia, oko w jakimś takim inkubatorze i sam fakt, czy ta struktura będzie się sama generowała, nie? No, według mnie ewidentnie trochę na pewno się generować będzie sama, no bo nie wiem, jakby to musiał grać zrobić. No moim zdaniem nie wiadomo do końca. Ale e, fajnie, że kombinują też z łączeniem bloków, nie? Że raz się łączy blok z czymś, raz nie. przynajmniej, przynajmniej tak widać. Albo coś pokombinowali z młotkiem, Zobaczmy, no, możliwe. No. Ej, żaba jest na dole też. Patrz. Gdzie? To, chyba jednak te, te, to, co jest w drugim stlecie, to jest przywoływaczka żaby. A racja była, przecież ta żaba nie no. chyba, nie? Czy jak ona się tam nazywała? Tak, czerwona. No, no z Bladmuna to była. No. Dobra, czyli samonerę będzie można grać. O! Popatrz. Czekaj, widzisz, czekaj, Holoflasha? Widzę Holoflesha. Nowa broń, quad barrel shotgun. Duży fajny shotgun. I zobacz, czy pierwszy slot, nie wiadomo co to jest. To wygląda jak Lemoniada, czy coś. No, coś do wypicia <laughs> chyba. Drugie to jest chyba ta nie? Czy nie? Nie, to nie jest ta dzida, to wygląda jak jakiś, jak jakiś samon staw. No, kurczę, jak ja się cieszę, że samonera wreszcie ulepszą. A czekajcie, tu nie było wcześniej nowych... znowu przewijam, ale czy nie było nowej zbroi przypadkiem, gdzieś? Nie zauważyłem. Kurczę, no nie widać tutaj, dobra, szanić. Tutaj na pewno jest nowy hełm jakiś, widzisz? Mm, w momencie jak jest wall Flush, tak? Tak, ale tak, zobacz, jest e, drugi slot to jest chyba przywoływaczka tego kota, bo go widać na dole, tego kotka, zobacz. A tam w... faktycznie jest jakaś tchórza fredka czy co to jest? I, znaczy tchórza fretka, tak, ale zobacz na dole jeszcze jest kotek. Przynajmniej u mnie, pod, pod oczkiem, nie wiem, może przewinę kawałek. O, spadł. A, faktycznie widzę go. A to jest ten biały. nowy tygrys ten też. No tak, tygrys, jak no, on był już zapowiedziany. To on atakuje, z tego co wiem. I wiesz, jeszcze w szóstym slocie, w czwartym jest też nie, nie wiadomo co, ale w szóstym jest jakieś serce. W szóstym to wygląda bardziej jak pis o coś, nie wiem. Jak na przykład, jak masz te takie. Te, tao, te dwa takie pisy. Co z pustyni dropi z Pustyni mumie. i puszczy. Tu nas ciekawi, chyba to jedno z najbardziej. Chociaż nie, nie ciekawi mnie najbardziej. Akurat ten etap. To <laughs> był już, Moodle, no, mamy, mamy nową broń Ce Celebration MK2, MK2. I ona, I ona to... chyba już była po pokazywana, ale chyba zmieniona została, mi się wydaje. Z tego co widzę, on wystrzeliwuje jakieś pociski, które Naprowadza... działają na paraboli. Opadają. No, i też naprowadzają niektóre. Tutaj widzę, że, że dead był. I patrz, ile nowe. Czekaj, bo tam jakieś nowe narzędzia jeszcze były. Przypatrzmy się tym slotem. Ja tak będę puszczał stopniowo. To przewiń trochę. E, ja. Piątkę, Pią, piąty slot, coś miał. Piąty slot, dobra, sprawdźmy. E, nowe rakiety w, w siódmym slocie. E, w przedostatnim też coś nowego. W dziewiątym slocie to wygląda jak pizza. Czekaj. Faktycznie pizza, no? Dobrze wypatrzyłeś. Kurde, bo ty mi tutaj. No wiem właśnie. O, dobra, już No to już mam. Pójdź, pójdź, pójdź. Nie, nie, już, już, już u mnie jest wszystko ok. No. E, w drugim slocie jest jojo, ale ono chyba Nie już było, to jest Red Storm. To Nie, to było. Wszystko co nowego jest w piątym slocie, siódmym. Piątym tak. jest jakaś, jakaś chyba broń, siódmym są rakiety i dziewiątym jak... jest pizza. No dokładnie. I jakieś nowe buffy zauważyłeś? E, tak. Drugi buff Trze nie to, nie wiem, co to jest. Trzeci od prawej. Tak, to też. To, to wygląda dziwnie. Drugi... wygląda jak jakiś. A drugi to wygląda jak pet harpy albo. No, Jakaś harp. syrenka, nie? Albo samon harpi mi się wydaje. Nie, to na pewno jest jakaś harpia, no. No harpia. To. Dobra, lecimy dalej. E... Która czy chyba nic nowego. No nic nie założyłem. E, 600 HP było, dobra. Widzimy nową zbroję, tak? Wydaje mi się, że też oświetlenie zmienili. Bo te, na tych skrzynkach widać, że jest tak bardziej ponuro w sensie Czekaj do deszczu sobie trochę przewinę. Możliwe, że do deszczu się oświetlenie zmienia, ale nie jestem, nie dam sobie ręki uciąć. No, ewidentnie trochę kolorystyka, to jest bardziej wyblakła. No. A to jest jakiś nowy, nowy ten. Nowa pogoda. No nie, no po prostu chyba też zmienili trochę mi się wydaje. Ewidentnie jest ciemniej, bardziej szaro. Aha, tutaj. No, zobaczyłeś? No właśnie O i tutaj jest nowa scena, nie wiem czy, czy widzisz? Jest, jakby pokazane, że wieje sobie wiatr i jest tam ten. Um, I, jak no, to się widać? nazywa? To, co, co pcha wiatry ten, i, i to się kręci. Jak to się nazywa? Wiatraczek. <grym> Wiatraczek, dokładnie. <grym> jak to się nazywa? Wiatraczek, ale zobaczmy. <grym> w pierwszym slocie jest Gladius. Wow, mieczek, praktycznie. Łopata jest jeszcze w ostatnim slocie, jak w Minecrafcie i mamy na drugim slocie jakieś bloczki takie niebieskie. Stół nakryty tym, ewidentnie obrusem, obrusem takim, tak. e, takim festynowym. No i może sam fakt, że są ławki takie jak w barach, nie? O! I zobacz, obok choinki, od razu obok budynku jest ta nowa sakwa na, na rzeczy, pod... o, coś tam widziałem, jakiś przeciek o tym. No i jeszcze jest ten, u góry y, wiatro, no ten, co tam, kierunek północ, no nie, no to, co u góry chyba coś tam z pogodą pokazuje. To jakiś ptaszek taki na dachu. A, to, to po lewej. No. To, co pokazuje coś tam pokazuje. I widzimy tutaj genialne nawiązanie znowu ze strony twórców, to już możemy powiedzieć śmiało, że... Mario? Tak. Znaczy, nie, nie chyba. Chyba nie Mario. No, czy ja, gazka, ja nie gra... No o tak, gazce. tak, tak. No właśnie chciałem ci o tym powiedzieć, że to jest od co wiem o tej postaci, to tyle co grałem w Super Smash Bros. i wiemy, że właśnie ta główna postać, która teraz puszcza latawiec, to jest, to, to, to przypomina wyglądem ci. Znaczy, no, jest... no dobra. To Nintendo, to, to wiesz, to, to jedna rodzinka... W pierwszym slocie coś jest nowego, na pewno jakaś różka. Jakaś różka z gwiazdką, jakby na końcu. Tak, tak, tak. Więc będzie coś na ma magu pewnie, albo. zobaczymy. Puszczanie lataców, barwnik. Tam też w siódmym slocie, czy ostatnim w każdym razie slocie był jakiś chleb, chyba. Hot dog chyba to jest. Co ty na to? Tak, możliwe, że masz rację. W hot dog z cebulką prażoną. Dobra, i tym sposobem dotarliśmy do końca. Dalej nie mamy daty! O! I tu powiem w 2020. w 2050 to wyjdzie. Dobra, ludziska, ogólnie film patrzę. Jezus Maria, 50 minut. Jak to 50 minut? <grym> Ej, to wrzucaj całe <grym> to tam. Dobra, wrzucę. Fajne takie. Nie <grym> będzie! <grym> Trochę przedłużaliśmy, ale przynajmniej myślę, że, że mogły wam się podobać takie taki coś w rodzaju podcasta takiego, coś, coś w tym stylu podcastu. Dogłębna analiza nowego Do, trailera. Dogłębna analiza, dokładnie. Wszyscy dobrze wiemy, że gwiazdka nie została zmieniona. No, Właśnie. dziękuję. <laughs> no nie, mi się wydaje, że zmieniona została. Nie, nawet. nie jest zmieniona. Dobra, chrzanić. Też ta pogoda, ten event y, z tą parasolką. Ogólnie to sopak, super! Bicie parasolką może być ciekawe, czy czegoś jeszcze nie pominęliśmy? Patrz, tam jakby duchy były w tym, tym zamku, taka mgła jest. E, to jest mgła, no mgła. Mógł. Duchy Te duchy! A po lewej stronie ta ryba idzie złota, patrz. W moich duchów ona ucieka. Idzie rybą. A stoi ryba. Dobra. Ale elegancko. Dobra, kończymy, ludziska. Mamy nadzieję, że podobała Wam się analiza. Powiedzcie, co Wam najbardziej się podoba. Z tych wszystkich zmian powiedzcie, jeśli coś przeoczyliśmy, chociaż nie wydaje mi się, bo mieliśmy wystarczające czasy, żeby omówić wszystko. Nie wydaje mi się, żeby to się umknęło. No, wydaje mi się, że. że... Dokładnie. Jeżeli coś osiągnie, zrobimy jeszcze drugą godzinę. Dokładnie. <noise> Będziemy lecieć. E, dajcie znać, czy też taki content luźny Wam się podoba. Bo raczej ja się przygotowuję bardzo do filmów, a tutaj pff, coś kompletnie tak spontanicznego. E, więc dajcie znać, co sądzicie. No i pa!